Słuchając epizodów opisanych w dzisiejszej Ewangelii, przypomniałem sobie różne historie na temat mnichów, a w szczególności kandydatów do opactwa. Zanim taki kandydat był przyjęty do danego miejsca, trzymano go na zewnątrz, czasem zwyczajnie pod bramą, pod gołym niebem, kiedy indziej w domu dla gości. Tak na przykład wspomina swoje wstąpienie do opactwa Getsemani Thomas Merton którego właśnie kilka dni przetrzymano na zewnątrz. Chrystus dzisiaj postępuje podobnie, a może lepiej jest powiedzieć, to mnisi postępowali podobnie do Chrystusa, ponieważ Pan zdaje się być dosyć nieprzyjemny, albo nawet bym powiedział nieprzystępny w stosunku do tych, którzy mówią, że chcą pójść za Nim, albo w stosunku do tych, których Sam pociąga za sobą i mówi pójdź za mną. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego Chrystus nie próbuje przekonać, Swoich kandydatów na uczniów jakimiś nagrodami, albo tym, co mogą zyskać, jeżeli pójdą za nim, czy też dlaczego próbuje zniechęcić tego, który mówi, że chce pójść za nim. Nie ulega wątpliwości, że Pan Bóg jest kimś, kto nas próbuje wyciągnąć, czy raczej może doprowadzić do maksimum naszych możliwości. Jest jak trener który zdaje sobie sprawę z tego, na co stać zawodnika, zanim ten zawodnik osiągnie swoją najwyższą formę. Pan jest Stworzycielem nieba i ziemi, jest Stworzycielem każdego z nas. Wobec tego doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jakie są nasze możliwości, co jesteśmy w stanie osiągnąć. I nie tylko chodzi o to, jakie mamy talenty, ale też o to, jaka jest nasza pojemność duchowa. I powołanie, pójście za Chrystusem, bez względu na to, czy dotyczy zakonnika, księdza, siostry zakonnej, czy też dotyczy szefca, czy pracownika biurowego, powołanie na chrześcijanina to jest powołanie do tego, żebyśmy osiągnęli swoją pełnię, ten maksimum naszych możliwości. Bóg nas do tego pociąga, i żeby to osiągnąć, musimy najpierw odrzucić przeszkody. I właśnie z trzema przeszkodami dzisiaj rozprawia się Chrystus w tych dialogach, od których zacząłem, i w których to dialogach Chrystus Pan wydaje się być dosyć nieprzyjemny. Pierwsza przeszkoda to jest złudzenie co do swoich możliwości. Bardzo często zdarza się, że wydaje nam się, że jesteśmy zdolni do większych rzeczy, niż w rzeczywistości jesteśmy. I nie tyle Doce, nie tyle doceniamy nasze umiejętności, co je przeceniamy. To bardzo często ma miejsce chociażby w takich sytuacjach, kiedy podejmujemy jakieś wyzwanie na Wielki Post. I okazuje się, że po trzech dniach nici z tego. Czy też wtedy, kiedy mówimy sobie, no tym razem to na pewno nie zgrzeszę. I wchodzimy w taką samą sytuację jak poprzednio. I okazuje się, że tak jak poprzednio grzeszymy. Inaczej być nie może. Ale co róż mimo takich doświadczeń jakoś trwamy z uporem w tym przekonaniu na swój własny temat. Jezus wie, że bardzo szkodliwą rzeczą jest rozczarować się w stosunku do swoich wygórowanych oczekiwań do samego siebie. Taką drogę, Przechodzi święty Piotr, Jezus mu w tej drodze towarzyszy, uczy go krok za krokiem porzucać fałszywe wyobrażenia na swój temat, taką megalomanię na swój własny temat. Dlatego też pierwszy uczeń, który przychodzi do Jezusa i mówi, że pójdzie z nim dokądkolwiek Pan go zaprowadzi, słyszy: Ja nie mam miejsca trwałego zamieszkania, nie mam miejsca, do którego chciałbym dojść. Ze mną zawsze będziesz w drodze. Nastaw się raczej na to, że nie zaznasz spokoju. Nastaw się na to, że to jest bieg na długi dystans, że to są wyzwania, które będą dzień za dniem stać przed tobą. Drugi natomiast z uczniów tego Chrystus powołuje, pokazuje nam drugą przeszkodę, którą trzeba odrzucić, żeby osiągnąć swoją pełnię. To jest przeszkoda, która brzmi najpierw. Pójdę za panem Jezusem, ale najpierw zajmę się innymi sprawami. Pójdę za Tobą, podejmę Twoje wyzwania, podejmę Twoje prawo, podejmę Twoje przykazania, ale najpierw uporam się z tym czy z tamtym. Pójdę do spowiedzi, ale najpierw osiągnę sukces w walce z grzechem. Pójdę komuś pomóc, ale najpierw zadbam o swoje. To najpierw to przeszkoda, która odsuwa Chrystusa na później. I w naturalny sposób z tym się wiąże to, że Pan nie zajmuje wtedy pierwszego miejsca, jeśli ma być naszym przewodnikiem. Nie może być kimś, kogo odsuwamy na później. Nie może przewodnik iść za nami. Nie może być kimś, kogo my prowadzimy. Chrystus jest tym, który ma nam wierze przewodzić i ją wydoskonalać. A my mamy postępować krok za krokiem za Nim. To wezwanie: Pójdź za mną, trzeba odczytać dosłownie. Jeśli za mną, to znaczy ja mam być pierwszy. Nie inne sprawy są pierwsze, a którymi zajmę się najpierw, tylko ja jestem pierwszy. I wreszcie trzecia z tych przeszkód to przeszkoda, ale. Pójdę, ale najpierw załatwię to czy to ale te sprawy będą dla mnie ważniejsze niż pójście za Tobą. Chrystus. Bardzo taki mocny przykład. Uczeń mówi, że chce pogrzebać ojca i matkę. A Jezus mówi: zostaw umarłym, grzebanie umarłych. Jeśli wybierasz kroczenie za Jezusem w różnych okolicznościach Twojego życia, to jego słowo, jego prawo, jego wola mają być absolutnie, niezachwianie traktowane przez Ciebie jako te najważniejsze. Nie może być przyjęcia. Bożego prawa, Bożej woli z jakimś ale, z jakimś dopowiedzeniem. Często się mówi, że jeśli w danym zdaniu pojawia się ale, to znaczy, że przekreślamy pierwszą część tego zdania. Pójdę za tobą, ale pozwól mi zrobić to czy tamto. To znaczy, nie pójdę za tobą. Trzy przeszkody: najpierw wygórowane oczekiwania co do samego siebie, wyobrażenia na swój własny temat, potem przeszkoda, najpierw. I wreszcie przeszkoda ale. Dlaczego mielibyśmy te wszystkie przeszkody pokonać? Dlaczego miałoby się okazać, że warto y, przejść przez te trudy i być adeptem w szkole Chrystusa? O tym mówi dzisiaj święty Paweł. Chodzi o wolność. Ten, kto idzie za Chrystusem, chociaż decyduje się na posłuszeństwo, jest w stanie dotrzeć do wolności. Takiej wolności, To nie jest licencją na robienie czegokolwiek, co, czegokolwiek, co bym chciał. Nie jest licencją na robienie tego, co dyktuje mi moja zachcianka. Nie, wolność, która pozwala mi być kimś więcej, kimś, kto działa w absolutnie nieskrępowany sposób. Wolność, która pozwala mi, mówiąc w skrócie, kochać. Wolność do służby, a nie wolność do panowania. Bo wolność do panowania, wolność do tego, żeby folgować swoim zachciankom, wolność do tego, żeby wybierać to, na co mam ochotę, to jest de facto bycie niewolnikiem tychże właśnie zachcianek, tego, na co mam ochotę, tego wszystkiego, co cenię bardziej niż samego siebie, czy też po prostu niż Boga, bo ostatecznie o tym tutaj mówimy. Wolność, do której Chrystus nas wzywa, to ta właśnie wolność, która pozwala mi osiągnąć pełnię swojego potencjału. Dopiero wtedy, kiedy jestem wolny od tych różnych zachcianek, różnego rodzaju spraw, różnego rodzaju też wartości i wybieram wolność od tego wszystkiego po to, żeby móc pójść za Chrystusem, dopiero wtedy mogę osiągnąć swoją pełnię. Dopiero wtedy jestem na przykład w stanie zdobyć się na prawdziwą miłość. I dopiero wtedy mogę zasmakować pełni miłości. Dopiero wtedy, kiedy jestem wolny od różnych spraw, mogę doświadczyć pełnej radości. Tej radości, która właśnie bierze się z poczucia niebycia skrępowanym przez to czy tamto. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy dziećmi Adama i Ewy. Ewa w tej opowieści biblijnej to ktoś, kto sięgnął po owoc, dlatego, że wydawał się smaczny do jedzenia i przydatny do pozyskania wiedzy. I bardzo często w życiu będzie tak, że będziemy chcieli wybrać coś dlatego, że wydaje się smaczne albo do czegoś przydatne. Niestety wraz z sięgnięciem po owoc Ewa straciła jedność z Bogiem. Jej potomek Ezaw sprzedał swoje pierworództwo, czyli pierwszeństwo między braćmi, za miskę soczewicy. I my bardzo często będziemy trafiać na takie sytuacje, w których jakaś miska soczewicy będzie atrakcyjna, będzie dobrze wyglądać, smacznie i będzie się nadawała do czegoś. Tą miską soczewicy może być cokolwiek, ale zawsze po drugiej stronie będzie jedność z Bogiem. I dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze słowo, które dostajemy, to jest słowo, które mówi: Jeśli chcesz osiągnąć pełnię, to za wszelką cenę. Zawsze cenę trudności, z którymi musisz się zmierzyć, wybieraj to, co cenisz, czyli jedność z Bogiem. Nie wybieraj miski soczewicy, nie wybieraj tego owocu, który wydaje się atrakcyjny, nie wybieraj tego wszystkiego, co jest po ale czy po najpierw, lub tego, co ci się na twój temat wydaje. Wybieraj Chrystusa.